Radio Kaszebę. We Władysławowie słychać nas na 98,9 FM. Słuchaj nas również online na radiokaszebe.pl. Radio Kaszebę. Jestem na 12,5 minuty po godzinie 8, pora na gościa. Dzień dobry, Kaszuby. Dzisiaj to pan Dariusz Marzejon, prezes klubu Cliff Chłapowo. Dzień dobry. Dobry bardzo. Witamy. W najbliższy weekend odbędzie się Puchar Polski w kolarstwie przełajowym we Władysławowie. No i pan Dariusz Marzejon, który jest prezesem klubu Cliff Chłapowo, odpowie nam na kilka prostych pytań. Dobrze, oczywiście. Sekcja kolarska w klubie Cliff Chłapowo funkcjonuje od niedawna. Jak to się zaczęło, że nad morzem spodobała się jazda na rowerach górskich? No właśnie, zaczęło się to od Janka. Od Janka Potyrkusa, który ma dzisiaj urodziny. Zresztą fana Radia Kaszebę i osobę, która mówi doskonale po kaszubsku. On jeździł na rowerze po najbliższych imprezach tutaj, jeżeli chodzi o województwo pomorskie. Zaraził mnie tym, tą jazdą na rowerze, zaraził wielu młodych ludzi i tak to się zaczęło i wtedy do klubu zaczęło przychodzić coraz więcej dzieci, młodzieży i ruszyliśmy w Polskę. A propos dzieci i młodzieży, kto tak naprawdę może trenować kolarstwo, nie tylko górskie? No i kiedy jest ten najlepszy moment, żeby powiedzieć sobie tak, chcę zacząć jeździć? Jasne, to oczywiście w każdym momencie można do nas dołączyć, można zacząć jeździć na rowerze. Teraz na przykład mamy zajęcia, no jest mroźnie, ale mamy zajęcia na hali dwa razy w tygodniu. Dzieci przychodzą w Chłapowie. Praktycznie każda osoba może rozpocząć tą jazdę, bo są i zawody dla osób, które mają licencję, są zawody dla amatorów i tak naprawdę no, trzeba się cieszyć aktywnością na rowerze. No, rozumiem. Zawody, inaczej, treningi na wolnym powietrzu, no to jazda na rowerach, przełajowy, gdzieś po lesie. Natomiast wspomniał pan, że w tej chwili zajęcia odbywają się na sali w Chłapowie. Jak te zajęcia wyglądają na hali? W tym czasie są ćwiczenia ogólnorozwojowe. Przygotowujemy się do sezonu. Dzieci przychodzą na salę, ćwiczą, ale też muszę powiedzieć, mamy takie różne urządzenia, jak rolki na przykład. To jest coś takiego, co leży na ziemi, tak? Stawiamy na tym rower i no, trzeba utrzymać równowagę i wtedy sobie kręcimy na rowerze i powiedzmy możemy, albo trenażery, które podłączane są rower pod specjalne urządzenie. Ja bym chciał jeszcze pociągnąć temat treningów. Dużo jest chętnych osób? No bardzo dużo. Bardzo dużo jest chętnych i to nas cieszy. Mamy kilka grup. Mamy i takie małe bąble, roczniki 2015-2016 i to idzie do góry. Aż naprawdę takie osoby, które tam no już dość wiekowe. Ten weekend odbędzie się Puchar Polski w kolarstwie przełajowym we Władysławowie. Czy to jest pierwsza impreza tego typu organizowana przez was? Jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe, tak, ale organizowaliśmy kilka lat temu imprezy. To były głównie maratony MTB. Też przyjeżdżali do nas zawodnicy z całej Polski, ale były to amatorskie zawody. Teraz to takie profesjonalne zawody dwudniowe, gdzie głównie uczestniczą zawodnicy z licencjami. A dużo jest osób, które weźmie udział w tych zawodach? No na tą chwilę to jest 300, ale liczba rośnie. A proszę powiedzieć, panie prezesie, jak wygląda przygotowanie takiego toru? Ile to wam zajęło czasu? No muszę powiedzieć, jest to pierwsza impreza tego typu, dlatego przygotowaliśmy się już od dobrego miesiąca. Już nie wspomnę o tych przygotowaniach, czyli poszukaniu miejsca i tak dalej, ale same takie przygotowanie, czyli te tory, bo to tak jest przygotowany tor, który jest oznakowany kołkami, siatkami, takie tunele są porobione, ślimaki takie, że się jedzie rowerem, takiego ślimaka się kręci, aż się w głowie kręci, ale potem się rusza. Trasa taka to jest gdzieś około nasza akurat, to jest 2 km 800 metrów, czyli trzeba przejść każdy metr i tam ustawić te kołki, ten tunel taki zrobić, siatek takich. Powiedział pan, ilu jest zgłoszonych już zawodników? Na tą chwilę 300, ale mówię, to jest ten dzień, gdzie tak my Polacy zawsze czekamy do końca. Na ostatnią chwilę i wtedy tam dobijamy, ale i tak bardzo dużo. Proszę powiedzieć, czy znane nazwiska?
No przyjedzie na pewno Mikler, czyli osoba, która prowadzi w elicie. Sporo młodych ludzi, juniorów, orlików, którzy nie tylko uczestniczą w tych zawodach w Polsce, ale jeżdżą po całym świecie. A czy zawodnicy z Klif Chłopowo szykują się, żeby stanąć na podium? Liczą na zwycięstwo? Mają szansę? No mają szansę. Wszyscy tutaj trzymamy kciuki. Ostatnio w Zielonej Górze, to było 5 grudnia, na Superpucharze Polski Kacper Konkę zajął 3. miejsce. No liczymy, że tu u siebie powtórzy ten sukces, bo to jest naprawdę mocna rzecz. Startowało tam 60 zawodników z całej Polski i no chcemy, żeby on to powtórzył, ale są jeszcze zawodnicy juniorzy młodsi, bo to w kategorii junior młodsi, którzy, tak powiem, no, jadą blisko Kacpra z naszej ekipy i liczymy, że no, że będzie dobrze. Będzie podium. Trzymamy kciuki. Znaczy ma być. Inaczej, panie prezesie, skoro wiemy, jak wyglądały przygotowania do pucharu, do tej trasy, wiemy, kto wystąpi. A proszę powiedzieć, jak w ogóle zrodził się pomysł organizacji tak dużej imprezy? No Puchar Polski, ogromne przedsięwzięcie. Jasne, bo właściwie, tak jak mówiłem, od 2016 roku się to zaczęło, jeżeli chodzi o sekcję kolarską, bo Klif Chłopowo od 98 roku. I tak naprawdę to w tamtym roku zaczęliśmy jeździć przełaje i te wszystkie imprezy przełajowe dzieją się na południu Polski. Mówimy, kurczę, byśmy coś takiego chcieli zrobić tu u nas. Ale to tak akurat, no, chcemy, ale trzeba zrobić. Oglądając Mistrzostwa Świata w Belgii, było to w miejscowości nadmorskiej, mówię, przecież coś mi to przypomina, no, chyba tam byłem w tej Belgii. To się okazało, mówię, nie, no Cetniewo to jest to ośrodek położony nad morzem. Ktoś mówi, jak w Cetniewie? No, przez to się nie da. No jak, ale żeśmy tak wytyczyli trasę wokół Cetniewa, na terenie Cetniewa, ale wokół tych wszystkich pawilonów, hotelu i tak dalej, że praktycznie przyjeżdżając do nas na te zawody, ktoś może nie zauważyć tego. No zauważy oczywiście, będzie mnóstwo kolorowych koszulek, ale wjedzie i nie ma tam kolizji żadnej, a się będzie działo. No dobrze, to jeszcze zapytam o tą trasę. Czy ona będzie też wiodła plażą może? Żeby zawodnicy uczestniczący w tym Pucharze Polski zobaczyli morze? Mieli trochę trudniej. Dokładnie, tak. W piasku. Na pewno zobaczą morze i zapamiętają morze, tak? Będzie wycisk. Będzie się śniło po nocy. Będzie się działo. Jest jeden zjazd takim zejściem na plażę numer 11. Tam były schody, ale oczywiście, żeby zjechać, to musieliśmy te schody pokryć deskami, wykładzinami specjalnymi i to tak jakby dodaje do tego, jaki ogrom pracy to kosztowało. Zjeżdżamy do samej, znaczy część jest podestów. Chcieliśmy tam ułatwić tym wszystkim rowerzystom. No właśnie tak się zastanawiam. Z południa Polski, niech mają tam, nie? Niech mają. Przecież skoro to jest kolarstwo górskie, no to po takich schodkach, no myślę, że łatwo by było im zjechać. Byłoby. To znaczy się w przepisach jest określone, że zjeżdżamy po tym, ale schody będą. Zjeżdżamy na plażę, dojeżdżamy do wody, wzdłuż morza i zejściem numer 10 schody. Taki rząd naprawdę sporych schodów. Tam co będzie rower wziąć na plecy i biegać. To może jeszcze zaprośmy wszystkich niezdecydowanych, jeżeli chcecie, żeby nie było łatwo, tylko trudno. Można się jeszcze zapisać elektronicznie dzisiaj do 23.59. Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę wyniki zawodów.eu. Tam są regulaminy, informacje wszystkie. Muszę tu dodać, że nie jest to tylko dla osób z licencjami, ale jest też impreza dla amatorów, czyli może się każdy zgłosić. Rowery przełajowe to takie, one są podobne do szosowych, czyli z tym barankiem. Koła 33 mm to określają przepisy, ale jeżeli chodzi o amatorów, może wystartować na każdym rowerze, czyli może być to rower górski z grubymi oponami, albo oczywiście rower przełajowy. Ja miałem taką kolażówkę kiedyś, Sprint 2, ona by się nie nadawała teraz. No, może byśmy zmienili ogumienie, dałbyś radę. A ja chciałabym zapytać o tego baranka, bo to tak. Jest, chodzi o te wygięte... Tak, tak, te. Pierwszy raz słyszę takie określenie, nie wiedziałam, że tak się mówi na to. Baranek. Tak, baranek. To jest baranek. Baranek. Teraz wiem. To w najbliższy weekend ta impreza? Najbliższy weekend 11-12, od 10 startują Mastersi,
13 i tak dalej, do godziny 15.30. Są dwa Puchary Polski. W sobotę i w niedzielę. Kto nie weźmie udziału, niech żałuje, ale zapraszamy, żeby chociaż obejrzeć, bo naprawdę warto. No właśnie, chcielibyśmy też przy okazji zaprosić kibiców, osoby, które będą we Władysławowie, w okolicach toru, żeby przyszły i dopingowały, no bo pogoda nie napawa optymizmem na weekend, bo ma być mroźno, zatem jak w takich warunkach poradzą sobie kolarze? No właśnie, czy jest jakiś specjalnie ubiór termiczny, żeby chociaż oni będą pedałować, to będzie im ciepło. Tak myślę. No tak, będzie im bardzo ciepło. Myślę, że... Emocje będą ich rozgrzewać. Kibice i rodzice, którzy przyjdą, też będą ich dopingować. Ubierają specjalną odzież, termo, mają kombinezony specjalne takie, no ale no będzie chłodno. W zależności od kategorii, to jest 35 minut jazdy przepisowej takiej, 40, no elita pojedzie godzinę, ale tak jak powiedziałaś, no tak, będzie mocno, ostro tam jechane, że będzie im gorąco, będą parować i śnieg czy mróz, to tam dla nich nic. Kobiety, mężczyźni, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, wszyscy na start. Słyszałaś? Wiek? Słyszałaś? Możesz wiek? Jechać. W jakim wieku? Dzieciaki też kategorie? Mogą? Czy każdym, pełno? Tak. Każdym. Tak, 2011-2010 to już żak od żaka z licencjami startują do Master 4, czyli naprawdę... Czyli my kategoria taka trochę więcej jak plus. To wiesz plus. Co, zrobimy tak, że taki wózeczek doczepimy, ty będziesz jechał, a ja po prostu... Macie plana. Pomożemy. Dobrze, Dariusz Marzajan, prezes klubu Klif Chłopowo był naszym i państwa gościem. Dziękujemy za spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Jasne, dlewaj.